Szczęść Boże, siostry i bracia. Simona Patalano i Angela Fabiani, Zaro, Włochy, 26 września 2021 roku, orędzia Maryi. Simona. Zobaczyłam mamę, była cała ubrana na biało. Na głowie miała koronę z 12 gwiazd i delikatny biały welon. Na ramionach miała szeroki biały płaszcz. Stopy mamy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania, a w prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego, zrobioną jakby z kropel lodu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci moje, widzieć was tutaj w moim błogosławionym lesie napełnia mi serce radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na to moje wezwanie. Dzieci moje, słuchajcie mojego głosu. Pozwólcie się wziąć za rękę i zaprowadzić do Jezusa. Tylko w Nim jest prawdziwy pokój, jest miłość, jest radość. Jedynie On obdarza was siłą do mierzenia się z każdą rzeczą, siłę, by iść naprzód i pokonać wszelką przeszkodę, wszelką trudność. Dzieci moje ukochane, nie zatracajcie się idąc za fałszywymi pięknościami tego świata. Nie gromadźcie rzeczy bezużytecznych, które dają wam tylko chwilową radość, ale gromadźcie skarby w niebiosach. Otwórzcie swe serca Panu. Dzieci moje wielce ukochane, módlcie się. Uczyńcie z waszego życia ciągłą modlitwę dla Pana. Chwalcie Go i dziękujcie Mu za wszystko to, czym was obdarza każdego dnia. Dziękujcie Mu za wszystko to, co macie. Dzieci moje, umacniajcie waszą wiarę mszą świętą i świętymi sakramentami. Dzieci moje, nauczcie się klękać przed najświętszym sakramentem ołtarza. Córko, módl się teraz ze mną. Pomodliłam się z mamą i powierzyłam jej tych wszystkich, którzy powierzyli się mojej modlitwie. Potem mama kontynuowała. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela. Tego popołudnia mama ukazała się cała ubrana na biało. Również płaszcz, który ją okrywał, był biały, prawie przezroczysty, poprzetykany światełkami. Ten płaszcz okrywał także jej głowę. Na głowie miała koronę z 12 gwiazd. Na piersi mama miała serce z ciała, ukoronowane cierniami. Jej ramiona były otwarte w geście przyjmowania. W prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego, białą jak ze światła. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Na ziemi widać było sceny wojen i przemocy. Mama wzięła połę swojego płaszcza i powoli zakryła kulę ziemską, by zakryć sceny, które się na niej przewijały. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję, że również i dzisiaj jesteście tutaj w mym błogosławionym lesie, by mnie przyjąć i odpowiedzieć na to moje wezwanie. Dzieci, jeśli jestem tutaj pośród was, to jest tak z przeogromnego miłosierdzia Boga, który mi pozwala przyjść do was i podarować wam orędzie miłości i pokoju. Dzieci najukochańsze, kocham was. Kocham was ogromnie i moim największym pragnieniem jest ocalić was wszystkich. Tak, dzieci, wszystkich. Bóg kocha was ogromną miłością i każdy z was jest drogocenną perłą w jego oczach.
dzieci moje, dzieci wszystkich was okrywam moim płaszczem, biorę was wszystkich za rękę, podajcie mi swe dłonie i podążajcie za mną. Dzieci najukochańsze, czekają was ciężkie czasy. Tak wiele będzie prób, które będziecie musieli pokonać, ale jeśli będziecie ze mną, to nie będziecie mieli czego się lękać. Dzieci, proszę was, abyście bardziej ufali Bogu. Nie zwracajcie się do Niego wyłącznie w chwilach próby i potrzeby, ale róbcie to zawsze. Bóg kocha was wszystkich i oczekuje was z otwartymi ramionami. Dzieci, kiedy jesteście w potrzebie lub poddawani próbie, chrońcie się przed tabernakulum. Mój Syn jest żywy i prawdziwy. Zginajcie swoje kolana i módlcie się. Dzieci najukochańsze, dziś przechodzę pomiędzy wami i was wszystkich błogosławię. Dotykam z czułością wasze cierpiące twarze i daję radość waszym sercom. Potem pomodliłam się razem z mamą i na koniec pobłogosławiła wszystkich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Prośmy Maryję o światło. Co w naszym życiu może stać się darem złożonym naszemu Ojcu jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr i swoje? Do czego, siostro i bracie, zaprasza cię Maryja? Z jakim światłem przychodzi do ciebie twoja miłująca mama? Czy masz siłę i odwagę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Taty, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg zapłaci.